nami człowiek orkiestra, aktor, filmowiec, poeta, pan Janusz Kłosiński. Witamy w Częstowie. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Proszę powiedzieć na początek o filmie Rejs, z którego jest pan znany, z roli Józia. Jak doszło do tego, że znalazł się pan w tym filmie? Wie pan, to ja mówiłem to już kilka razy. Były targi na gwiazdy, z tym, że ja tam, wie pan, Siemisbacha znałem, to lat temu sto, jak to się mówi. I poszedłem tam sobie do hali Gwardii, jest taka hala sportowa. I tam było tysiące ludzi. Ja nie umiałem ani śpiewać, ani tańczyć, ani grać. I wie pan, no zostałem przyjęty. Przyjęty zostałem. Także to trudno powiedzieć dlaczego. Może pan Piwowski właśnie wyczuł, wie pan, bo też jest artysta, wyczuł to, co trzeba wyczuć. No. Bo tam piły piękne dziewczyny, wie pan, tańczyły, śpiewały, takie laski, ja tu taka pierdoła wyszedł. Zatańczyłem, zaśpiewałem o Janku Muzykancie. No, żadnej piosenki nie umiem do tej pory. Jak coś to tworzę na żywo, taki dar improwizacji, że i nie znałem, tylko znałem o Janku Muzykancie. Kiedy Janko muzykant do skrzypeczek zasiędzie, tyni, tyni, tyni na skrzypkach, tyni, tyni, i tylko to znałem, więcej nic. I zaszokowałem, znaczy się zaintrygowałem ich tym, że się zapytali, dlaczego pan przestał śpiewać. Wie pan, wtedy mi ten tak zwany, to nie jest geniusz, tylko wie pan, ta improwizacja się odezwała wtedy właśnie. Powiedziałem dlatego, że dyrygent poszedł na obiad. Wie pan, tym obiadem to, wie pan, w artystycznej duszy to zadziałało, ten obiad, że on tu skojarzył jakiegoś, wie pan, dyrygenta. Nie może śpiewać, bo poszedł na obiad dyrygent. Film Rejs, no dla wielu kultowy. Ja pamiętam, jak pierwszy raz go obejrzałem, naprawdę byłem pod wrażeniem. Zresztą wiele dialogów do dzisiaj jest powtarzanych. Tak. Jak pan podchodzi dzisiaj właśnie do tego filmu? A jaki był odbiór wtedy po nakręceniu, po premierze? Proszę pana, jak premiera była filmu, to Piwowski w gazetach było, wie pan, że Rejs donikąd. W ogóle był krytykowany strasznie. Rejs, wie pan, się ogląda cudownie na sali kinowej, gdy jest, trafi się ludzi trochę, ja nazwałem, wie pan, to jest moje, że Rejs jest wzorcem inteligencji, wie pan, jak jest metr tam, wie pan, czy jakieś tam kilogramy, czy coś, to Rejs jest wzorcem inteligencji. Rejs. I w kinie na przykład, jak jest parę osób, to nie ma szans. Tak samo w telewizji nie ma szans ten film. Bo człowiek siedzi sam, to nie czuje, wie pan, nie ciągnie go, bo kino, widownia ciągnie drugiego, wie pan. Pan mądrzejszy pociągnie głupszego, wie pan. Pana uśmiech, pana jakieś reakcja, takiego głąba załóżmy jak ja, wie pan, do czego zmierzam. Wtedy ja też się śmieję, tak bym się nie śmiał. Dlatego Rejs się powinien oglądać w dużej sali kinowej. I jeszcze wśród ludzi inteligentnych, bo jak panu powiedziałem, że Rejs jest filmem, to jest wzorzec inteligencji. To jest moje. Dużo ludzi tego filmu nie rozumie. A no znowu ja dużo jest, się spotkałem z tym, no właśnie, a są ludzie, którzy właśnie uwielbiają ten film. Tak, tak. No ja, wie pan, znam przypadki, że w ogóle, no co to za film, wie pan, tak, że to jest trudno wyważyć, wie pan. No, ja nie, o tych też nie wiem, że to są, wie pan, jacyś. Bo im się nie podoba i mają tego prawo, żeby się nie podobał. Natomiast wie pan, no, czas leci i jednak przetrwał. Dziś wieczór jesteśmy w Klubie Zero. Inauguracja sceny imieniem Bonifacego Dymarczyka. Z nami Krzysztof Niedźwiecki, właściciel klubu. Witam. Witam serdecznie. Dzisiaj spotkanie z aktorem Januszem Kłosińskim na początek sceny. Powiedz, jaki jest cel tych spotkań? Cel jest taki, żeby w kilkudziesięciu minutach takiego towarzyskiego, troszeczkę półoficjalnego spotkania porozmawiać z kimś, kto robi jakieś tam artystyczne działania, żeby
żeby się dowiedzieć czegoś więcej poza tym, czego można się dowiedzieć patrząc na jakiegoś artysty na scenie i tak dalej. No żeby coś tam dowiedzieć się o jakimś drugim dnie, żeby dowiedzieć się o kulisach powstawania po prostu sztuki. Nie wiem, czy to muzycznej, czy to teatralnej, czy jakiejkolwiek innej, w każdym razie artystycznej. I taki ma to cel. Natomiast jak to będzie wyglądało, odpowiadając na twoje pytanie, szczerze mówiąc nie wiem i nie chcę wiedzieć. Wolałbym, żeby to się wszystko samo urodziło, jak to będzie wyglądało. Być może będzie tak, że dzisiaj akurat tak się tam pojawiały takie historie, że ludzie zadawali jakieś pytania. Dzisiaj był gość nietypowy, natomiast nietypowy w sensie bardzo ekspansywny i nie dawał za bardzo pola manewru. Ale myślę, że to będą spotkania, gdzie ludzie też z publiczności będą mogli zadać jakieś ciekawe bądź mniej ciekawe pytania do tych ludzi zaproszonych. A jak z doborem artystów? Kto będzie za to odpowiedzialny i w ogóle no kogo będziemy mogli tu zobaczyć? Wszystkich tych, którzy będą w stanie zrobić to za małe pieniądze bądź za darmo, czyli generalnie, znaczy nie chciałbym tutaj teraz... No ale wiecie, o co mi chodzi, że chcemy te spotkania potraktować jako takie spotkania, ani to nie będzie występ. Po prostu jeżeli ktoś ciekawy, bo nie mówię, że to będą tylko znani ludzie, po prostu ciekawi, ma ochotę porozmawiać o swojej działalności, to właśnie go zaprosimy. To będą różni ludzie, być może trafi się kierowca autobusu nawet, który ma jakiś sposób na to i będzie ciekawy. Po prostu będą to ciekawi ludzie, mam nadzieję, niekoniecznie artyści sami. Po prostu ciekawi ludzie, ponieważ Boniek był, Dymarczyk był ciekawym człowiekiem. Był to naturszczyk, który miał pasję. O, może tak, będą to ludzie z pasją. Chciałem zapytać, jak doszło do tego, bo jak wiadomo, no może nie dla wszystkich, od 1 października Klub Zero przenosi się do centrum. Jak doszło do tego? Po pierwsze, Krzysztof Stacherczak jest czujny i zaobserwował to, co dzieje się u nas, czyli że ten klub żyje mimo bardzo słabej lokalizacji. My z kolei bardzo zmęczeni walką z wiatrakami, czyli z tym, że odcięli te tramwaje teraz i w ogóle jakby w tym miejscu prowadzenie takiej działalności kulturalnej jeszcze w ogóle bez żadnej dotacji, bez pomocy, to jest w ogóle jakaś paranoja i w zasadzie głupota tak naprawdę. I ta głupota musi zostać, że tak powiem, zmniejszona do jakichś tam komercyjnych, mam nadzieję, wymiarów. Że to po prostu jakiś tam będzie generowało mimo wszystko zysk, w sensie takim, że po prostu będzie nas stać na organizowanie tych imprez. Ja nie mówię już o zarobku, ale o tym, żeby nie dokładać. To po pierwsze, czyli Krzysiek bardzo czujnie zauważył, że robimy dobrą robotę, działamy, mamy ludzi, mamy jakąś tam swoją komunę, w cudzysłowie, w tym miejscu, ale mamy prozę życia, czyli odcięli nam tramwaj, jesteśmy na ostatnim groszu, nikt nam nie pomaga i tak dalej. I zaproponował taką współpracę, że u niego będzie to łatwiejsze, on będzie miał również o tyle dobrze, że po prostu sprowadzimy mu jakichś tam innych ludzi i to miejsce zacznie u niego żyć innym życiem, prawda, muzycznym życiem, bo to jest klub muzyczny. A pomijając te wszystkie historie, no to ja po prostu jestem grajkiem i chcę grać. Tutaj, prowadząc ten klub, nie bardzo mogę to robić, bo jestem zajęty takimi prozą życia, prozaicznymi sprawami, które mnie doprowadzają po prostu do szału. A wolałbym się skupić na graniu, na sztuce, na robieniu i mam nadzieję, że tam to jakby będzie możliwe. Więc tak naprawdę z mojej strony ja decyduję się na ten krok głównie dlatego, żeby mieć więcej czasu dla muzyki. A jakby strona Teatru S decyduje się na to, żeby tam było życie, bo tego życia jest troszkę mało. Zatem życzę ci tego, żeby właśnie, no żeby było jak najlepiej, żebyś w końcu spokojnie mógł zająć się graniem i cieszył się klubem. Uwierz mi, że to chyba jest bardzo w tym momencie potrzebne.